Buu, hejka. Zapraszam na spacerek po ogródku. Dawno nic nie nagrywaliśmy tutaj, a praca wre. Jak widać, pokopane, przekopane, posadzone. Tutaj mamy nasz piękny topinambur. Patrzcie, jaki ładny. Rośnie. Fajne listki puszcza. Cztery rządki tego kupnego. Znaczy z Allegro, co zamówiłem. A tutaj posadziłem ten topinambur, który miałem z Kauflandu, ten bio. I zastanawiałem się ostatnio, czy to w ogóle będzie rosło, bo w ogóle tego nie było. Ale tam jeden puszcza. To myślę, będzie co z tego. Wykopałem bulwę i puszcza korzenie, więc coś z tego będzie. Ale później rośnie dużo, chociaż tak samo posadzone. To sobie taki rządek czosnku puściłem, bo tak czosnek wkładam, gdzie się tylko da, żeby było antybakteryjnie. Do kiszenia będzie jak znalazł. Tutaj mamy groszek. Groszek przeryty przez tego, przez kreta. Wszędzie kretowiny. Dzisiaj trochę tu uporządkowałem i dosadziłem trochę groszku. Bo ładnie wyszedł, kret mi to przerył całe. Jakbym wiedział, to bym w ogóle tego nie przekopywał. Tylko poczekał, aż przekopię kret i będzie gitara. Mamy jeszcze buraczki na botwinkę, te takie, co to liście rosną z tamtego roku. Ładnie to idzie. Można zupę robić. Koperek idzie w dal. Tutaj mamy jarmuż. Wychodzi, jak trochę będzie większe, go rozsadzimy. A tu piękny szpinaczek się rozrasta. Pięknie idzie. Fajne listki już ma. Trzy rządki. Mało, będzie trzeba więcej. A zaraz za szpinaczkiem dwie linie mamy rzodkiewki. Tam trzecia linia rzodkiewki idzie, ale to tak jakaś marna. Nie chcę iść. Marchewki to jeszcze nie ma. No chyba, że ta marchewka, która została mi z tamtego roku. Nie wykopałem jej, sobie siedzi w ziemi, a co tam mi przeszkadza. I pierwszy tunel foliowy. Powkładałem tam nasionka ogórków. Tunel zrobiony i zobaczymy, co z tego wyniknie. A za mną jest czosnek, który sadziliśmy przed zimą. Z babcią. Co te psy tak wrzeszczą? Kibicują pieski. A tu cebulka. Powkładałem, bo kiełkowała i będzie na zieloną cebulkę. Idziemy dalej. Mamy jeszcze tutaj arbuzy, ale jeszcze nie rosną. Tutaj mamy też czosnek z tamtego roku. A tu będzie posadzona, a czy już jest posiana ta pietruszka korzenna. Tutaj mamy wodopój. Taki wodopój na różne owady, na pszczoły i inne takie potrzebne nam żyjątka. Jest susza. Jakby każdy tak zrobił w swoim ogródku, czy gdziekolwiek się da, taki wodopój, to na pewno pomoże przeżyć niektórym stworzonkom, a takie pszczółki na pewno nam się przydadzą, żeby zapylały nam wszystko, nie? Na razie mam jeden, ale w planie będzie więcej. Tylko dzisiaj tak na szybko działamy, bo jutro idziemy do szpitala na kontrolę, na naszą dietę ketogenną, znaczy u Dawida w sumie. I skontrolujemy, czy wszystko jest ok. Mam nadzieję, że nas od razu wypuszczą i będziemy mogli dalej działać. Tutaj dalsza część ogrodu. To jest dopiero zryte. Trzeba przekopać i będziemy sadzić. A dalej mamy już krzaczki. Jest dużo posadzonych nowych krzaczków. Po drugiej stronie, gdzie zachód słońca. O, moja Honda. Tam jest, będzie sadek. Tam drzewka sadzimy. Jedno po drugim. I tak to wygląda na tym ogródku. Gdzieniegdzie jeszcze oczywiście czosnek, a nie będę się rozdrabiał, nie będę wszystkiego pokazywał. O, tu jeszcze akurat słonecznik jest powkładany. Tu będzie tak w dwóch rządkach słonecznik. Też lubię. No, mamy czosnek. Tam będzie cukinia. A tu piękna wisienka. Zakwitnięta. O, kwiatuszki. Jabłonka. Kwitnie. Dalej mamy gruszkę i tak dalej. Nowe drzewka w linii za mną są sadzone, a będzie ich jeszcze więcej. Będzie ładny sadek. Jak widzicie, ładnie wykoszone. Dzikie jeżyny, co tu zarosły, pokonaliśmy je troszkę i mamy gdzie w piłkę grać. A po tamtej stronie oczywiście będą krzaczki owocowe, chociaż kilka też jest tutaj. Mamy aronię, jeszcze małą aronię. O, stąd biorę ziemię, bo to jest fajna ziemia i wysypuję tam, gdzie niegdzie, gdzie jest ziemia brzydka.
czy błoto, czy glina. A tu taki pigwowiec mały rośnie. Jeden, jest drugi, trzeci, czwarty. Bo tu jest akurat taka miedza. Tu jest taka miedza. Tam będzie druga. Tam też są krzaczki. Idziemy trochę na krzaczki. Nasze porzeczki, porzeczki. Tu mamy... bo tu jest agrest, porzeczka agrest, porzeczka agrest. Dalej są agresty, które już były. A tu jest coś najpiękniejszego. Tu jest podagrecznik. Podagrecznik tu jest zarośnięty calutki. Tam, w tych zaroślach też, wszędzie. No, trzeba go pozbierać, pokisić, czy pojeść, cokolwiek. Bo jest bardzo zdrowy. Tak, trzeba go pozbierać. Ale dzisiaj nie ma czasu. Dzisiaj można tylko podjeść. I tu kolejne dosadzenia krzaczków. Porzeczki, porzeczki. Porzeczko agrest. A tu jeszcze dzika łąka za mną. Jeszcze trochę jej zostało. Trzeba zostawić je jak najwięcej. Bo to jest najpiękniejsze tutaj. I ten śpiew ptaszków. To jest codziennie takie koncerty dawają. I trwa to cały czas. To ani muzyki się nie słucha, bo po prostu jest tak pięknie. Także tyle z tego ogródka. Dużo się zmieniło, dużo się porobiło. Działamy dalej. A jutro ciężki dzień przed nami, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. I wrócimy do pracy nad ogródkiem, bo trzeba w końcu odpalić kurnik. Także pozdrawiam Was, dużo zdrówka życzę. Tym, co są na kwarantannie, wytrwałości. Siedźcie w domu jak trzeba. Pozdrowionka. I trzymajcie się i do następnej przygody.